zaczynamy, bo ci nie wyrobimy w czasie. Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Otwieram posiedzenie komisji rewizyjnej. Serdecznie witam panów radnych, członków komisji rewizyjnej. Witam panią naczelnik. Witam pana sekretarza na posiedzenie komisji. Proszę państwa, proponuję następujący, przepraszam, jest protokół z poprzedniego posiedzenia. Proszę się zapoznać i podpisać. Proponuję następujący porządek posiedzenia. Pierwszy punkt, poddanie pod głosowanie przyjęcia protokołu nr 2/2 z 13 lutego. 3. Ocena stanu przygotowania miasta do sezonu letniego 2012. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta za 2011 rok. 5. Analiza zatwierdzenia protokołów pokontrolnych z kontroli problemowej. A. Biuro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, Eko Marina i Centrum Sportów Lodowych w Giżycku. I 6. punkt, rozpatrzenie skargi złożonej przez Adama Bonisławskiego dnia 9.01.2000 na działalność burmistrza miasta. Proszę państwa, 13 przełożyliśmy, życzyliśmy opinię prawną. Myślę, że mamy tą opinię prawną w związku z tym, jak będziemy ten punkt rozpatrywać. Trzymają członkowie komisji uwagi do proponowanego porządku obrad. Przed głosowaniem proponuję rozważyć następujący punkt. W związku z tym, że dzisiaj o 16 niektórzy radni i pracownicy są zaangażowani w innych komisjach, proponuję następujący przed przyjęciem tego porządku za zgodą członków drugi awaryjny termin. Żeby komisja zebrała się 23 kwietnia o godzinie 14.30, gdzie przeanalizujemy i przygotowujemy kontrolę problemową, jaką nas czeka w miesiącu maju. Oraz dzisiaj przed komisją byłem na spotkaniu z panią skarbnik, działanie komisji rewizyjnej do analizy i przygotowania analizy budżetu za 2011 rok. Proponuję, żeby punkt kontrola wykonywania uchwał Rady Miejskiej przez burmistrza przesunąć na 23. I wtedy ten awaryjny ten, słuchajcie panowie, bo jest ważne, bo dzisiaj się nie robili, o 16 mamy tu gości, nie? Nie wiemy, jak skarga będzie. Więc dwa terminy. Pierwsze to zaproponowałem porządek obrad. I drugi awaryjny termin 23 kwietnia, godzina 14.30. Mam pytanie, panie przewodniczący, a na pewno nie wyrobimy się z tym dzisiaj? No wiem, no, ale będziemy... Pan skarżący będzie? Będzie o 15.15. Nie wiem, jak to się skończy, ale mają członkowie komisji materiały, to wiecie, nie? Więc porządek dzisiejszego posiedzenia poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem proponowanego posiedzenia? Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Bierzemy pod uwagę na końcu ten awaryjny punkt, co ja podałem na 23. Proszę państwa, przystępujemy do punktu pierwszego. Sekretarz, bo na skargę będzie potrzebna. Ale to już. Proszę państwa, czy mają państwo radni uwagi do protokołu 13 lutego 2012? Nie widzę, więc protokół poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu 2/12 z 13 lutego 2012? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przystępujemy do następnego punktu. Ocena stanu przygotowania miasta do sezonu letniego 2012. Szanowni radni otrzymali w tamtym tygodniu wiele informacji dotyczących planowanych imprez z okazji 400-lecia, imprez kulturalno-rekreacyjnych,
Poprosiłem pana dyrektora, żeby i też radni otrzymali imprezy sportowe, rekreacyjne, jakie organizowane. W związku z tym macie już wiedzę na ten temat, więc poprosiliśmy panią naczelnik, w pierwszej kolejności jako kobieta, żeby wprowadziła jeszcze i ewentualnie pytania dotyczące planowanych przedsięwzięć 2018. Proszę bardzo, pani naczelnik. Proszę Państwa, ja sobie pozwoliłam tutaj dostarczyć takie materiały w postaci kalendarza imprez, które są przewidziane na tegoroczne obchody 400-lecia miasta Giżycka. W kalendarzu imprez zawarte są wszelkie imprezy, które w ramach tego właśnie święta się w Giżycku odbędą. Część z tych imprez jest organizowana bezpośrednio przez Wydział Promocji z racji tego, że realizujemy projekt Marka Giżycko i tam się znalazły między innymi pieniądze na tego typu przedsięwzięcia. Oczywiście w kalendarzu zawarte są wszystkie imprezy, które będą się odbywały w tym roku i właściwie wszelkie podmioty, które się włączyły w organizację tego święta, no, każda z tych imprez jest właśnie pod szyldem tego 400-lecia miasta. Jeżeli chodzi, no nie chciałabym tutaj omawiać poszczególnych punktów programu, bo to poczekam może na pytania, natomiast w tej chwili chciałabym w jakiś sposób zrelacjonować stan przygotowań do tego, co w tym kalendarzu jest zawarte. Chciałabym się skupić przede wszystkim na dwóch najważniejszych takich momentach tegorocznych obchodów, mianowicie 25, 26 i 27 maja oraz 7 i 8 lipca. Od 25 do 27 maja będziemy gościć w Giżycku przegląd orkiestr wojsk lądowych. W tych samych dniach będą się odbywały dwie konferencje. Konferencja turystyczna 25 i konferencja naukowa 26. Bardzo się cieszymy, że tak się złożyło dobrze, że właśnie ten przegląd odbędzie się właśnie w tych dniach naszych głównych obchodów Dni Miasta. No, bo mam nadzieję, że to znakomicie uświetni i będzie taką oprawę artystyczną te nasze obchody. 26 maja przewidujemy też paradę mieszkańców ulicami miasta. Parada wyjdzie z placu przy ulicy Dąbrowskiego, przejdzie ulicą Warszawską i tutaj zakończy się parada na placu Piłsudskiego, gdzie odbędzie też się inscenizacja taka bardzo piękna, wręczenia praw miejskich burmistrzowi miasta. Mamy też zamiar zrobić zdjęcie Giżyczan. To jest zdjęcie wielkoformatowe i to będzie polegało na tym, że wszyscy, którzy znajdą się w tym dniu i o tej porze na placu Piłsudskiego, zostaną sfotografowani, a fotografie te będzie można oglądać na naszych stronach internetowych i o tyle jest to wartościowe, że nawet osoba, która będzie stała w najdalszym rzędzie, będzie mogła być przybliżona. Jest taka opcja i każdy będzie mógł się rozpoznać na tym zdjęciu. Jeżeli chodzi o monografię Giżycka, bo to na pewno też wszystkich zainteresuje, to jest taka nadzieja, że dzisiaj już będzie gotowa, czyli do wglądu i do akceptacji. Także wszystko zgodnie z planem, tak jak przewidzieliśmy, odbędzie się tak, jak zaplanowaliśmy, czyli na 1 maja powinna być, do 1 maja powinna być już wydrukowana. Trwają rozmowy w tej umowy, jeszcze chciałam wrócić do przeglądu orkiestr wojsk lądowych. Już właściwie wszystko jest załatwione, umowy z solistami podpisane. No tutaj warto wspomnieć o tym, że odbędzie się koncert Marka Torzeskiego, na który wszyscy czekają. Także tu, jeżeli chodzi o orkiestry, to i to te święto w maju, to w zasadzie wszystko mamy załatwione. Umowy również podpisane z wykładowcami podczas konferencji, także tutaj ten temat już jest zamknięty od strony organizacyjnej. Natomiast właśnie w tej chwili zakończyliśmy, komisja przetargowa zakończyła rozmowy na temat
przetargu, który ogłosimy najdalej, myślę, że w tym tygodniu. A ten przetarg dotyczy organizacji właśnie tych dwóch dni lipcowych, czyli 7 i 8 lipca. Mam nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty, bo jest to dosyć taki trudny przetarg, wieloelementowy. Pierwszy raz robimy coś takiego i naprawdę w tej chwili przez prawie 2 godziny omawialiśmy różne poszczególne punkty tego przedsięwzięcia, no ale wszyscy mamy nadzieję, że to się uda. No cóż więcej, jeszcze, a może szybciutko wspomnę o tym, że 1 maja jak zwykle robimy wielkie otwarcie sezonu i w zasadzie tutaj już została już też sprawa rozstrzygnięta, także organizacyjnie też jesteśmy do tego przygotowani. To tak pokrótce. Dziękuję. Myślę, że szanowni radni zapoznali się z materiałami. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo jak proszę. Jak Państwo zauważacie, na cały czas imprezy, jakie się tu planuje, to jest pod kątem obchodów 400-lecia. Tak, no myślę, że ważne, żeby miasto... Ale jeszcze mam pytanie, czy jest planowany udział, bo tak słyszałem, że w tej grupy z Oleska, która walczy o bitwę o Włosy, czy jest? Znaczy nie wiem, żałuję, że nie ma dzisiaj z nami tutaj pani Doroty Łabus, ale wiem, że ona jest w stałym kontakcie, niewykluczone, bo wiem, że trwają rozmowy, tutaj chodzi o zaśpiewanie tej wspólnej piosenki, która też już właśnie o tym zapomniałam powiedzieć, że też to się odbędzie 26 na Placu Piłsudskiego i wiem, że trwają jakieś rozmowy z tą ekipą, żeby wspomogli tutaj połączone chóry Giżyczana. Dziękuję. Proszę, szanowni radni, trzymajcie uwagi, propozycje. Ja myślę, że jak nie ma, życzymy pani naczelnej cierpliwości, wytrwałości. Będziemy tak mogli się zliczyć, czy nie, na pewno jako radni miasta. Dużo siły przede wszystkim. I zdrowia. Wiem, że na komisjach inni radni też, bo się o 16 spotykają z zapoznanym, zapoznają się na pewno i życzymy. No pogody, żeby była pogoda. Żeby była pogoda właśnie, bo też to dzisiaj właśnie mówiliśmy o tym. Czy mają Państwo pytanie? Proszę bardzo. Tak. Ja chciałam się upewnić, bo pani przewodnicząca Rady mówiła, że będzie uroczysta sesja. Czy to jest czy nie będzie? Właściwie to rozmawiałam na ten temat z panią przewodniczącą i okazuje się, że program jest tak napięty i ta uroczysta sesja byłaby jakby powtórzeniem tego, co się za chwilę miałoby zdarzyć. Czyli 10 maja z tego, co chodzi. Nie, sesja jest uroczysta. 26. W sensie związana z... Nie, bo był taki plan, żeby 26 maja, czyli w ten właściwy dzień, zrobić, prawda, tę uroczystą sesję zorganizować, ale stwierdziliśmy obie, że w zasadzie to byłoby powtórzeniem, bo za chwilę będzie byłaby konferencja ta naukowa. No, na tej byłoby, no musi być ta część historyczna. Za chwilę znowu przeszlibyśmy na to. Także tutaj no, stwierdziliśmy, że lepiej to wszystko będzie zorganizować, że wszyscy radni są zaproszeni na konferencję. Dobrze, taką informację, żeby mieszkańcy wiedzieli, bo mieszkańcy się pytają, bo to na sesji było powiedziane. Ja wiem, to było powiedziane, ale no, po prostu program, no, chyba że będzie wola ze strony tej pani przewodniczącej, żeby zorganizować taką uroczystą sesję zupełnie innego dnia. Bo 26 po prostu to się nie może udać, bo jest... Za dużo jest. Za bardzo. To co, życzymy, komisja rewizyjna przyjmuje informacje. Wypisujemy całego wydziału się tutaj. Składam podziękowania. Do drugiego zobaczenia chyba jeszcze dzisiaj. Tak. Przepraszam, bo poprzednim razem pani się zmieniła. Bardzo jestem wdzięczna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z tym proponuję, to mówiłem, ten program, jak będziecie akceptować. W związku z tym, że odbyliśmy kontrolę problemową poprzednią, zgodnie z uchwałą poprzedniej komisji, proponuję następujące. Zgodnie z paragrafem naszego statutu, każdy zespół kontrolny, jaki jest powołany, powinien złożyć relację i jako cała komisja powinna to zatwierdzić. Proponuję, żeby to usprawnić, proponuję następujący kolejność. Każdy z przewodniczących podzespołu złoży relację w skrócie na komisji i później jako cała komisja podejmiemy decyzję odnośnie tego. I pozwólcie w kolejności następującej. Biuro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kontrolę był w składzie przewodniczący Andrzej Urbaniak, członek Andrzej Szocik.
na podstawie upoważnienia. Przedmiotem kontroli była analiza funkcjonowania MOSiN zgodnie z zakresem działania z podstawami prawnymi. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia niżej wymienionych dokumentów. Kontrolę przeprowadziliśmy 26 marca. Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, regulamin organizacyjny MOSiR-u, zakres obowiązków etatowych pracowników MOSiR-u, imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez MOSiR, jakie organizuje, czy cykliczne, czy stałe, czy inne i tak dalej. Zespół kontrolny dokonał oględzin, oprócz tej kontroli dokonał do oględzin następujących: budynku administracyjnego MOSiR-u, stadionu oraz obiektu Galeron przy Jeziorze Niegocin. To wchodzi w zakres kompetencji dyrektora i MOSiR-u. W wyniku powyższych czynności zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w sprawdzanych dokumentach, to znaczy w statucie, w regulaminie i innym. Chcę Państwa poinformować, że takim obowiązkiem działania między nimi, żeby funkcjonował MOSiR, były zatrudnienie pracowników. Chcę Państwa poinformować, że etatowych pracowników jest 47,5 etatu, żebyście Państwo widzieli. Nie liczę tych sezonowych, innych i tak dalej. Każdy pracownik powinien, jak pracuje, mieć zakres obowiązków. I tu sprawdzaliśmy, patrzyliśmy kto, co, jak, jaki zakres ma i na jakim stanowisku. 48 zakresów? 40, pan Szczocik sprawdzał, 47 nie było. Nie, były zakresy nie może. No jest, no. Nie, nie ten zakres. Nie sprawdzali, kto się tam no. Bo to jest niemożliwe. W toku czynności kontrolnych dokumentów i oględzin obiektu wyjaśnienia złożył dyrektor Marian Mieniec. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w wyniku oględzin obiektu wnosi niżej wymienione wnioski. Pierwsze, zaplanować i dokonać remontu kapitalnego budynku administracyjnego MOSiR. Dwa, zaplanować i dokonać remontu stadionu miejskiego, to jest płyta boiska, miejsc do widzów, oświetlenie. 3. Podjąć pilną decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania galeronu nad jeziorem Niegocin, rozebrać drewniany płot i założyć ogrodzenie siatki. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu. Protokół kontroli sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który jeden doręczony zostanie dyrektorowi MOSiR. Pouczono dyrektora MOSiR o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podjęcia protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole uzgodnień. Podpisali członkowie komisji oraz dyrektor Miejskiego Sportu i Rekreacji, żebyście, bo to jest podstawa funkcjonowania. Proponuję, żeby takie sprawozdanie z kontroli złożył Ekomarina. Proszę bardzo. Tak. Przeprowadzona kontrola w Ekomarinie Giżycko była w dniu 20 marca 2012 roku. Kierownikiem tego Ekomariny Giżycko jest Dariusz Klimaszewski. Zespół kontrolujący składał się z Andrzej Szocik, przewodniczący, i Piotr Janisz-Człorek. Może ja odczytam protokół. Kontrolą objęto organizację pracy i procedury stosowane w porcie Ekomarina Giżycko, dokumenty i regulaminy określające zasady funkcjonowania. Dokumenty regulaminy określające zasady funkcjonowania jednostki portu Ekomarina Giżycko, zakresy czynności kierownika i pracowników, uprawnienia i wymagane przeszkolenia pracowników, stanowiska pracy i wymagania zawodowe związane z tymi stanowiskami pracy, dostosowanie stanowisk do potrzeb funkcjonowania portu. Zespół kontrolny zapoznał się z pracą kasy i czynnościami pobierania opłat parkingowych portowych. To chodzi o techniczne bardziej kwestie. Zapoznaliśmy się również z funkcjonowaniem informacji turystycznej w czasie sezonu żeglarskiego, ponieważ ona nie funkcjonuje przez cały rok, tylko podczas sezonu. Zlustrowano obiekt budynku głównego Ekomariny Giżycko, poszczególnych pomieszczeń, basenu portowego, nadbrzeża, pomostów, slipu, dźwigu bramowego, budynki sanitariatów, umywalni, karabin, parkingi, strefy ruchu oraz granice terenu i przyległych obiektów sąsiadujących z portem Ekomarina Giżycko. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu portu Ekomarina Giżycko. Postanowiliśmy następujące wnioski pokontrolne. Droga wewnętrzna niedostosowana do potrzeb pracy dźwigu bramowego, zbyt wąska. Tutaj chodzi o to, że
dźwig bramowy jest gabarytami zbyt duży, żeby po prostu swobodnie mógł poruszać się po porcie i no to według mnie to utrudnia, ale no, mi się wydaje, że jest to spowodowane tym, że port był zbudowany wcześniej niż zakupiony dźwig bramowy. Także no, ale mówię, jest taka gorzej, dlatego to tak. No właśnie, także są problemy z poruszaniem się. Odwrotnie, najpierw dźwiga. No ale to tak, to jest to. To po prostu można dostosować. Tak. Bo w tej chwili chyba, jak żeśmy rozmawiali z panem dyrektorem, to nie jest możliwe przebudowanie, poszerzenie drogi, ponieważ to jest projekt unijny i nie możemy ingerować. A to brakuje dosłownie pół metra, około pół metra, żeby mógł się swobodnie poruszać. No ale tak, niedostateczna ilość ławek dla korzystających z portu. Stwierdziliśmy tutaj taką sytuację, że na tych ławek jest kilka. Mnóstwo ludzi spacerujących było w dniu, kiedy mieliśmy kontrolę. Wszystkie ławki były zajęte. Widać było, że wiele osób chciało usiąść, nie miało gdzie. No tych ławek jest naprawdę kilka, także to jest, no, według mnie powinno się zakupić więcej. No jest to jest taka potrzeba po prostu na terenie portu, jak jest na rzeklarze, zaraz coś wychodzi na nabrzeże. No jeżeli się nie mylę, to tych ławek było może z 7, no to na całą rozpiętość portu. Na molo jest 5. Także to jest, no, przesada, to jest za mało tych ławek. Można przenieść. Stanowczo za mało. Teraz tak. Stwierdziliśmy też brak utwardzonego połączenia ciągu pieszego. Brakuje chodnika pomiędzy portem Ekomarina Giżycka a portem żeglugi pasażerskiej. Tam jest taki fragment błocistej, ziemistej takiej drogi. No to jest też, to tak nie przystaje trochę do portu. Tu jest piękna kostka, piękny chodnik. Gdzie dalej jest Ekomarina, gdzie się zaczyna? No to raczej tam z nabrzeża mi się da. Przy Galeonie to jest. No i wydaje mi się, że to powinno być. Jeszcze jest na terenie Ekomarina, a port żeglugi. Wiemy, no dokładnie chodzi o ten odcinek nie utwardzony. To jest tak, teraz dalej. Zalecamy wykonanie chodnika we wskazanym miejscu oraz zalecamy ustawienie większej ilości ławek na terenie portu Ekomarina Giżycko. Teraz tak, wymagana jest budowa ogrodzenia zewnętrznego portu Ekomarina Giżycko. Jest to związane z no, zimowaniem jachtów. No, w tej chwili tam stoi jeden jacht, znaczy stary, łódź duża i no, no, można powiedzieć na odpowiedzialność właściciela, bo on się zgodził, żeby ona tam stała. Ale no, żeby więcej łodzi tego typu mogło tam stacjonować na zimę, być zimowanych, no to musi być tam ogrodzenie bezwzględnie. Teraz tak. Na terenie portu stoi obiekt nazywany Galeonem. Wymagana jest naprawa ogrodzenia wyżywionego obiektu oraz decyzja co do dalszego przeznaczenia i funkcjonowania. Obiekt ten swoim zaniedbanym wyglądem psuje wizerunek portu i miasta oraz stwarza zagrożenie. Tam odpadają deski, także no, nie jest to piękno, wydaje mi się, że jest niebezpiecznie. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu. Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z którym jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia uwag. I to jest cały protokół nasz. Dziękuję. Proszę, komisja działała Centrum Lodowe. Proszę bardzo o przedstawienie. My byliśmy na kontroli 20 marca. My, to znaczy ja i Wojtek. A materiały, o które ja prosiłem, otrzymałem dosyć późno, bo w piątek, a nim je wydrukowałem, zapoznałem się z nimi i opisałem, a w sobotę, w niedzielę byłem poza Giżyckiem i to dosyć daleko, nie miałem możliwości, tak powiem, dopięcia tego protokołu, także ten protokół jest jeszcze w wersji roboczej. Niemniej jednak ja przeczytam, nie, Wojtek tam ma pewnie coś do dodania i tym samym zapoznałem Państwa z efektami naszej pracy. Protokół kontroli przeprowadzony w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych w Giżycku, którego kierownikiem jest pan Andrzej Fysiak, w dniu 20 marca 2012 roku przez Mirosława Bocia i Wojciecha Iwaszkiewicza na podstawie upoważnienia nr 2 przez 2012. Kontrolujący dokonali kontroli zgodności zakresu działania wymienionego obiektu z podstawami prawnymi. W wyniku kontroli kontrolujący dokonali następujących stwierdzeń. Od otwarcia Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w 2010 roku do marca 2011 roku ośrodek zarządzany był przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Miejską Giżycką, reprezentowaną przez naczelnika Wydziału Mienia pana Jacka Stankiewicza i dyrektora MOSIR pana Mariana Miękko. To jest. Zasady korzystania z obiektu regulowało
zarządzeniem burmistrza miasta nr 374 na 2010 z dnia 2010 roku. Punkt drugi. W dniu 28 stycznia 2011 roku na wniosek dyrektora MOSI pana Mariana Minko pismem WM72224/1/11 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Królowej Jadwigi 7D w obrębie 02 Giżycko składającej się z działek o numerze geodezyjnym 237/7 o powierzchni 0,4 i po dwóch zerach 5H i numer geodezyjny 238/1 o powierzchni 00621 hektara, która jest zabudowana obiektem sportowym Mazurskim Centrum Sportów Lodowych. Punkt 3. Burmistrz miasta Giżycko pismem WM68441/11 z dnia 10 marca 2011 roku na wniosek dyrektora MOSIR i w oparciu o uchwałę nr 6/10/11 z dnia 20 uchwały Rady Miasta, Rady Miejskiej, sobie dopiszę, z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wyposażenia gminnej jednostki w mienie przekazała w drodze decyzji obiekt opisany w punkcie drugim trwały zarząd, czyli całość tej działki wraz z zabudową przytoczonej właśnie w punkcie drugim. W dniu 10 marca 2011 roku zgodnie z decyzją burmistrza miasta Giżycko WM72244/2/11 przekazano obiekt opisany w punkcie drugim. W imieniu burmistrz miasta Giżycka działał naczelnik Wydziału Mienia pan Jacek Markowski i inspektor Wydziału Mienia pani Agnieszka Karbowniczyn, a w imieniu MOSIR pan Marian Minko. Punkt 5. W dniu 16 grudnia 2011 roku pismem WM68441/11 AK KA burmistrz miasta wydała decyzję dotyczącą zmiany nazw działek oddawanych w trwały zarząd. Wynikało to z nazwy działki, której to nazwy dokonali pracownicy powiatu giżyckiego. Szósty punkt to jest działalność statutowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych. To jest informacja, na którą czekałem. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku organizował lub był współorganizatorem następujących imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców naszego miasta. Punkt A. Oficjalne otwarcie Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych 15.03.2011 roku. Pokaz jazdy figurowej zawodnicy pani Anny Rechniu z Warszawy. Pokaz gry w hokeja dzieci z Gdańska. Pokaz jazdy short track Juwenia Białystok. Pokaz jazdy szybkiej giżyckich weteranów. Pokazy jazdy szybkiej sekcji dzieci w MOSI. B. Mecz w hokeja weteranów z Olsztyna 9.04.2012 roku. Punkt C. Dzień dziecka na lodowisku 30 maja 2011 roku, gdzie odbyły się tam gry i zabawy dla dzieci. Punkt D. Pokazowy mecz w hokeja na lodzie kadra Polski Juniorów U16 sierpień 2011 roku. E. Mikołajki na lodzie 6 grudnia 2011 roku. Gry i zabawy Mikołaj ze słodyczami. F. Dwa mecze w hokeja na lodzie kadra Polski Juniorów U16 z Sokoły Toruń grudzień 2012 roku. O, właśnie. Dobrze. 11 chyba. Pomyłka była. Pokazy jazdy figurowej grudzień 2012 roku to będzie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na lodowisku 8 stycznia 2012 roku. Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. H. Nauka jazdy na łyżwach i nauka podstaw gry w hokeja na lodzie. Organizator AZS Wilkasy, współorganizator MOSI lub miasta Giżycko. Gmina Giżycko, MSIT, 2 tygodnie ferii zimowych w 2012 roku. Punkt I. Gala sportów zimowych 13 kwietnia 2012 roku.
Zawodu Szkół Podstawowych na lodowisku szukamy talentów. Kwiecień 2012 rok. Festyn harcerzy na lodowisku. Kwiecień 2012 rok. Rezerwacja lodowiska na lipiec 2012 rok. M. Rezerwacja lodowiska na sierpień 2012. Łyżwiarstwo figurowe Warszawa. Polski Związek Hokeja na Lodzie. Kadra Polski U16. Przy Mosim działa sekcja łyżwiarska dzieci, która trenuje na lodowisku 3 razy w tygodniu. Dzieci uczestniczą w ogólnopolskich zawodach dzieci w łyżwiarstwie szybkim. Mosy współdziała z następującymi stowarzyszeniami, które korzystają z naszego obiektu. Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie Czarne Pantery, którzy 3 razy w tygodniu trenują na lodowisku. B. Nowo powstała sekcja hokeja na lodzie weteranów Masters Giżycko. Punkt C. Sekcja hokeja na lodzie weterani Zolecka. Ponadto należy nadmienić, iż MOSiP składał następujące wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży, między innymi na prowadzenie zajęć na lodowisku. Podpunkt A. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Żyj z pasją. Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Miało to miejsce 17 stycznia 2011 roku. Punkt B. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Międzynarodowa wymiana młodzieży. Miało to miejsce 26 stycznia 2012 roku. Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski. Aktywność fizyczna a zdrowie. Zajęcia na lodowisku 10 maja 2011 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki to kolejny podpunkt. Zajęcia sportowe dla uczniów w 2012. Upowszechnienie sportów zimowych. Wniosek został złożony 7 listopada 2011 roku. I kolejny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Szkolenie dzieci i młodzieży grudzień 2012 roku. Tu bym proponował tekst. Twój Wojtek, odczytam, tak? Nie? Wniosek że damy. No to weź to do wniosku w takim razie. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu. Protokół kontroli sporządzony w 3 jednoczących egzemplarzach, z których jeden doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej, pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień. Taka jest propozycja. Pewnie Wojtek jeszcze masz coś do dodania. Proszę pan radny zapewnienie. Tak jakby pan przewodniczący tego podzespołu stwierdził, protokół jest w wersji roboczej, dlatego że nie wszystkie materiały udało nam się uzyskać na miejscu w Mazurskim Centrum Sportu Lodowych, ponieważ tam nie jest prowadzona w zasadzie dokumentacja taka, którą byśmy musieli przeglądać, więc trzeba było zasięgnąć jakby w biurze MOSiR-u pewnych informacji. Natomiast wnioski, jakie ja będę proponował przynajmniej, bo wspólnie. To są takie, że na dzień kontroli zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości, uchybień w funkcjonowaniu Mazurskiego Centrum Sportu Lodowego w odniesieniu do podstaw prawnych. Natomiast mamy pewne uwagi natury organizacyjnej. Sugestie. Tak, sugestie. Tak. Pierwsze to jest jak najszybsze zakończenie trwania takiego stanu, że kierownik obiektu, który się nazywa Mazurski Centrum Sportów Lodowych, jest jednocześnie kierownikiem pływalnym. Wniosek. Należałoby już po okresie rozruchu i pewnej zorganizowania pracy na lodowisku jednak powierzyć komuś, znaczy jednej osobie, jakiś menadżerowi, który również by zadbał o aspekt komercyjny tego obiektu i dbał o to, żeby na Mazurskim Centrum Sportów Lodowych nie tylko szkoły, ale też inne. Ja jednym słowem, jeśli można. Szkoda, że tego faktu, to słusznie stwierdziliśmy. Wniosku, nie trzeba. Tak, o wniosku. Szkoda, że tego faktu, proszę Państwa, nie zauważono w budżecie miejskim i nie odnotowano to w stosownej rubryce. No to jest zaplanowanie. Są to ośrodki miejskie i dobrze by było, są to ośrodki, które niemało kosztowały nas i kosztują. I dobrze by było, żeby one były, tak jak tu Wojtek powiedział, w sposób maksymalnie racjonalny i maksymalnie w sposób taki optymalny pod względem ekonomicznym funkcjonowały. I jeszcze jeden jest. I płynnie tak. Przechodzę właśnie do następnego wniosku.
ponieważ moim zdaniem i pewnie tutaj pana przewodniczącego podzespołu również, sposób ekspozycji reklam nie jest zbyt trafny na lodowisku. One są w formie banerów rozwieszone między filarami, natomiast bandy są zupełnie puste, pomimo tego, że oferta Mosiru wciąż jest aktualna, oklejania band reklamami, jak też tafli lodowiska, jest to wszystko możliwe. Cennik nie jest, jak stwierdziliśmy, ceny nie są wysokie. Co prawda jedyna niedogodność jest taka, że reklamy na bandach trzeba odnawiać, ponieważ one ulegają pewnemu zużyciu od uderzenia krążkiem, tak, czy powiedzmy ocierania się ludzi przy bandach. Natomiast jest to jednak bardziej profesjonalny sposób ekspozycji reklam niż rozwieszanie różnej gramatury, wielkości, jakości banerów. Na nowym obiekcie, który powinien się prezentować być wizytówką, naszym zdaniem nie wpływa to na estetykę. I trzecie, nie jest estetyczne. Tak, i trzecia uwaga. To jest kwestia przebudowy widowni, ponieważ w obecnym kształcie widownia nie spełnia swoich funkcji. Natomiast istnieje taka możliwość, podobna jak na basenie, powiedzmy, podwyższenia widowni, wejścia z niej do niej na widownię z antresoli i w ten sposób wygospodarowania przestrzeni gospodarczej pod miejscami siedzącymi. Byłoby to optymalne i moim zdaniem mnie to akurat mocno dziwi, że na etapie projektowania tak banalną rzecz pominięto i nie posiadano wyobraźni, jak będzie można oglądać cokolwiek na lodzie, siedząc na wysokości tafli lodu i jeszcze mając przed sobą bandę i szklane, czy splesji jeszcze przeszklane. Że kierownik, jeśli można tu dopełnić, tym bardziej, że kierownik obiektu w sposób jednoznaczny wyraził również niezadowolenie, jak sądzę, w związku z taką infrastrukturą tego obiektu. Bardziej pod względem organizacyjnym. Tak. Jemu potrzebne są po prostu raz, a dwa potrzebne by były mu takie pomieszczenia do wykorzystania ze względów technicznych, po prostu technicznych tych pomieszczeń. Pomimo tak że te powiem, obiektu nie zostało. Każdy zespół przedstawił, teraz członkowie komisji rewizyjnej, bo musimy rozważyć. Proszę bardzo. Bardzo słuszna uwaga w kwestii tej widowni, co z tego co pamiętam chyba z Wojtkiem. W pierwszym dniu otwarcia stwierdziliśmy, że ta widownia jest chyba nieprzemyślana zupełnie. Prawo widowni. Obok siebie siedzieli. Ale to, tak, żeśmy to wszyscy to stwierdzają. Ja mówię, że to jest dobra rzecz, że to zauważacie i że trzeba po prostu to zmienić, bo czy można? Nie? To jest pytanie, czy można to zrobić? No oczywiście, ale to już trzymają panowie radni uwagi do wszystkich protokołów. Oprócz tego, dyskutujemy, żeby to przyjąć. Trzymają radni do Ekomaryny i do stadionu, bo my kontrolowaliśmy. Mamy odpowiednie wnioski tam złożone. Długofalowe, perspektywiczne i tak dalej. Na stadionie nie byłem, ale stwierdzam, że trzeba go remontować. No więc zgoda, podaliśmy boisko, trzeba. Chyba, że się jakiś strategiczny sponsor znajdzie, ale to czekamy. Ale to mam uwagę, panie przewodniczący. Ten sposób strategiczny musiał być taki w zasadzie na zasadzie świętego Mikołaja, który by nam coś tu sprezentował, bo jeżeli to ma być sponsor na tej zasadzie, że nam stadion oddamy i pozbędziemy się obiektu sportowego, to nie jest tego sponsorem, tylko jest normalnie stroną jakby umowę. Natomiast ja mam jedno pytanie co do Ekomariny, ponieważ mnie intryguje jedna rzecz, czy zespół kontrolny na to zwrócił uwagę, ponieważ jest pole namiotowe w Ekomarinie, prawda? Natomiast przez to pole namiotowe obecnie przebiega droga, mam wrażenie, do slipu. Rozmawialiśmy. Czy to wynika z tego, że te zakręty są na tyle ostre, że nie można się ze stalem złożyć? Jeżeli chodzi o bramownicę, ona po prostu się nie mieści w szerokości tej drogi. Czyli mamy do czynienia z atrapą do jazdu do slipu. Taka atrapa jest, nawet pan kierownik mówił, że w czasie zimy przejeżdżano z parkingu za Ekomariną na to miejsce, gdzie stoi właśnie ta bramownica, przez trawik. Dlatego, że tam są tak zakręty zrobione, jest tak wyprofilowane, mało tego, jest za wąska, gdzieś około metr. Pół metra nawet wystarczyło. Po drugie, ona nie jest tak skrętna i manewrowalna jak zwykły pojazd. Czyli rozjeżdżamy ciężki sprzęt o pole namiotowe, nie możemy dojechać z wyjścia. No jest to po prostu nieprzemyślane. Czy macie państwo... Na etapie projektowania po prostu ktoś popełnił błąd tutaj, ale... to na pewno. Proszę państwa, ja propozycję mam do zespołu, do lodowiska. O ile wspólnie, bardzo bym prosił te wnioski zawrzeć w protokole. Tak, będą zawarte. Trzy wnioski z protokole, o co chodzi. Wszystkie trzy protokoły, które mamy, zgodnie ze statutem, my dzisiaj tu po analizie przyjmujemy i wyślemy pismo do burmistrza jako załączniki.
Proszę bardzo. Ja jeszcze musiał dodać do tego, co Wojtek powiedział. Nawet pan dyrektor Porto Eco Marina zaproponował utwardzenie w postaci położenia, nie wiem czy to się fachowo dobrze, na tak zwanych tych jągów, tak? Betonowych, w kształt właśnie takiej prostej drogi, tylko pod koła. Tej ślad maszyny. Tak, żeby taki ślad, żeby ona mogła jeździć po tym, ale nie wie, czy jest to możliwe ze względów projektowych, ponieważ no, proszę, te komalenia dostały finansowanie i wydaje się, że nie możemy ingerować w układ, który tam jest. No ja tylko właśnie to chciałem uzupełnić, co Piotrek powiedział, że jest to zgodne z projektem i teraz za bardzo w najbliższym czasie nie można nic zmieniać. Prawdopodobnie za jakiś czas ten problem wyjdzie. Tym, że no, ten urządzenie, ten dzik, te bramowy, które tam funkcjonują, dobrze funkcjonuje. Tym, że funkcjonuje tylko na tym placu, który tam jest przy sypie. Natomiast gdyby chciał przejechać tutaj, to są z tym trudności. Oczywiście, to byśmy też chcieli podkreślić w tym protokole, żeby to się znalazło, ponieważ jest to, są dwie rzeczy pilne. Jest ta droga, która powinna się znaleźć i która być powinna takim priorytetem w tej ekomarinie. I druga sprawa to ten nieszczęsny galeon, który tam stoi. My też podkreślamy do dyrektora. No, zresztą podkreślamy. Myślę, że jeszcze do tego należałoby dorzucić ogrodzenie. To ogrodzenie no to nie do komisji, tylko bardziej pozyskane powiedzmy z miasta. Jeden z mieszkańców powiedział mi, że interesuje się tym galeonem. Jeżeli by miasto oddało mu ten galeon za cenę materiału, to jest skłonny rozebrać za cenę materiału. Ja sekretarz słucha, to będzie wiedział. Ponieważ to nie będzie wyprosić żadnych kosztów, tak? Ale ten znik ją zabierze stale. To jest musi przekalkulować. Nie się dopłaca, ponieważ tam według jego są nity strzeliwane, nie musiałby demontować to w sposób dosyć. Dlatego wniosek naszego zespołu jest podjęcie pilnej decyzji. Pilnej, dzień dobry, pani przewodnicząca, witam. Podjęcie pilnej decyzji dalszego funkcjonowania. No, rozebranie płotu drewnianego, ogrodzenia inne. O ile pilna, to co? Albo rozebrać, jak są propozycje inne. Proszę Państwa, wieś. Słuchajcie Państwo, dobrze, że jest napisane na piśmie. Te wnioski, które zawarte jest w zespole pierwszym odnośnie biura, w zespole Eco Mariny, proponuję Panowie rozszerzyć wnioski do lodowiska. Czy członkowie komisji rewizyjnej mają uwagi jeszcze do tych protokołów? Zgodnie ze statutem paragraf 81 poddaję te protokoły pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie tych protokołów do realizacji? Wniosek będzie następujący. Po zebraniu tych protokołów komisji, w imieniu komisji rewizyjnej będzie skierowane pismo do wiadomości przewodniczącej rady, do wiadomości burmistrza miasta oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak mówi statut. One są analizowane. Kto jest za przyjęcie, za podjęcie? Proszę bardzo. Nie ma protokołu. Więc nie wiem, czy możemy. Ale jest zgodnie ze statutem, po przyjęciu przez komisję informuję przewodniczący komisji, że takie działanie zostało podjęte. Wnioski. Nie, my nie głosujemy nad protokołem, czy by go pod komisję, mój drogi panie, tylko głosujemy nad propozycją protokołów. Treści protokołów. I z tego zrobimy jeden. A panie przewodniczący, dlaczego nie zainteresuje? Nie, słuchajcie. Dokonuję jedną rzecz. Jasne, o ile protokoły kontrolne są zespoły, więc jeszcze raz, panowie, o ile macie wnioski, dobrze by było, żeby protokół był podpisany przez członków komisji i osoby. Tak samo i tu. Ja sformując pismo w imieniu komisji rewizyjnej po przyjęciu tych protokołów, wysyłam do wiadomości burmistrza. Ale załącznikami są protokoły oryginalne. Ale panie przewodniczący, kwestia formalna. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wnoszenia zastrzeżeń, tak, to my nie możemy dzisiaj niczego głosować, bo my nie wiemy, czy nie wniesie zastrzeżeń chociażby do naszego protokołu. Ale nie, nie masz chyba racji, Wojtek. On, kierownik UF, o którym mówisz, ma takie uprawnienia do ogólnego protokołu. My kontrolujemy mocy, a nie jesteśmy. Ale nie, w kwestii formalnej nasz protokół nie istnieje jeszcze. Nie. Więc na czym mamy głosować? To co powiedziałem. Ja proponuję ten temat zostawić na następne posiedzenie. Jakieś zapisane protokoły. No
Nie, propozycje tych podzespołów. Słuchajcie Państwo, jest obowiązuje statut, żeby przyjąć odpowiednie działanie, paragrafy są, nigdzie w statucie i w działalności komisji rewizyjnej nie pisze, że komisja czy zespół kontrolny, jak nie podpisze osoba kontrolująca, że to jest nieważne. Możemy działać. Nie, absolutnie. Jedną z zasad kontroli jest zasada kontrolnej kolejności. Nie można tak wziąć pod siły. Naszego jeszcze nie ma, bo jest projekt. To jest projekt. Jak możemy głosować na czymś, czego nie ma? Nie możemy nad tym głosować jeszcze. Dopóki pan Flisiak się tym nie zapozna, tak, pan to nie to, tak to powinniśmy przynajmniej z szacunku dla nich i zasady kontrolności tego dzisiaj. Panie Maszkiewicz, ja z pełnym szacunkiem do pana. Komisja rewizyjna na 13 podjęła uchwałę. Termin przeprowadzenia kontroli problemowej jest od 19 do 29. I ja bym oczekiwał od panów jak najszybciej wypełnić ten protokół kontrolny. Dlatego, gdyż dwa zespoły już przyjęły, już są i czekamy na to. I żeby zakończyć kontrolę problemową w MOSiR-ze, musimy zgodnie ze statutem powiadomić przewodniczącą rady, burmistrza miasta i osobę kontrolującą, dyrektora MOSiR-u. Tak mówi statut. No dobrze, ale co ma to wspólnego z naszym głosowaniem? Na czym mamy głosować? A my zgodnie z paragrafem komisja rewizyjna przyjmuje protokoły kontrolne z danym. No właśnie, a nie ma protokołu jeszcze jednego. Ale dlaczego nie wykonaliście do 20? Proszę do pana przewodniczącego zespołu. Ale no przepraszam. Moment. Przepraszam, dlaczego nie wykonaliście? Więc ja mówiłem. Nie, możemy głosować nad dwoma, które są, bo nasze są, nasze jest gotowe. To nie możemy wysłać do burmistrza, bo nie jest zakończone. Cały czas o tym mówię. Możemy sobie przełożyć. Cały czas. To dobrze, no to mówcie, kiedy dostarczycie, żeby ja wstrzymuję się w imieniu komisji, wyślę was jako załącznik protokół z wnioskami. No chcę, muszę mieć to. Niezwłocznie. No to kiedy, do środy? Do środy. Ja dzisiaj... Bo wyślesz mi dzisiaj i ja to tylko dołączę. Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, to nie jest nasza wina. Po prostu nie mieliśmy dokumentów. I tak jak powiedziałem, do piątku w zasadzie byliśmy, wisieliśmy gdzieś tam z tym protokołem. W piątek dostaliśmy stosowne zapisy, o które prosiliśmy. No, tak jak mówię, mnie nie było dwa dni. Nie mogłem... Wczoraj dostarczyłeś. Znaczy nie, przysłałeś mi w sobotę. Chyba ja Ci odpisałem, że zapoznam się i odpowiem. Panie Wojciechu, weźcie się, skrzypnijcie, zróbcie, bo jest potrzeba, bo stoimy. No, ale ja tu przeczytam panom paragraf. Ale przepraszam, że regulaminu, żeby było ja. Mogę coś powiedzieć, panie przewodniczący? My przedstawiliśmy... Zabyt. Nie, my przedstawiliśmy ten protokół. W formie ustnej, tak? W formie ustnej. Propozycji. Propozycje protokołu. To nie jest prawda to, co mówicie, że protokół nie istnieje. Ja tu wyjaśnię panu, żeby nie było jasne. Regulamin komisja ma i paragrafie 10 pisze. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolną jednostkę kontrolowaną nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez członków komisji. Co to jest za dokument? To jest regulamin, to jest poradnik do pracy komisji rewizyjnej. Ale poradnik autorstwa, to nie bardzo rozumiem. No nie, no jest opracowany przez wspólnotę. Ale problemu nie ma. Skończmy dyskusję, proszę Państwa, zagłosujcie Państwo. Po prostu zagłosujemy na tą treść, którą... Słuchajcie, ja proponuję jedną rzecz, proszę. Zarys informacyjny zespół przedstawił. Członek komisji przedstawił wnioski. W związku z tym, czy członkowie komisji rewizyjnej akceptują te wnioski? Oczywiście. Akceptujemy. Można? No. Ja myślę, że to nie ma problemu z głosowaniem, bo został przedstawiony. Generalnie ten protokół się nie zmieni. Wnioski się nie zmienią. Musi być na piśmie podpisane. Tak? Musi być na piśmie podpisane. Protokoły mają być zastrzeżenia. Mogą być. Ale on ma to wtedy. Ale jak będzie protokół, na razie go nie ma. Ale to więc ustalmy takie. Musimy zebrać, żeby wysłać powiadomić te odpowiednie organy, żeby nadać bieg. Ale panie przewodniczący, ja dzisiaj, proszę pytać przewodniczącego zespołu, ale ja dzisiaj jestem do dyspozycji i te swoje wnioski oczywiście udostępnię. Natomiast kiedy będzie. Zróbcie ze środy. Żeby zebrać. Może jutro będzie, tak?
No proszę do tego, ja zbiorę i w imieniu komisji rewizyjnej. Znaczy, treść protokołu jest odczytana i ona jest odczytana. Natomiast tylko dodać wnioski i komentarz. No, jeśli napiszesz mi wnioski, to dzisiaj ci prześlę protokół. Nie, jest jedna rzecz. Pamiętajcie, panowie, zgodnie z zasadami protokół musi być podpisany przez członków komisji i osoby kontrolowane. No i dobrze, i to będzie. I tak. Tak samo i wychowanie. Ale nie, statut mówi, że ma prawo odmówić, ma prawo się odwołać. Nie, pan przyjmuje. No zobaczcie, no. Jest podpisał dyrektor. On przyjmuje do wiadomości niezależnie od treści tego protokołu. On ma prawo się odwołać w ciągu 7 dni od do komisji. Nie, uwagi wnieść do protokołu. O właśnie. Uwagi do protokołu. Ale już jest nie. Przepraszam bardzo, pisemnych wyjaśnień. To znaczy, że akceptuje treść protokołu, zgadza się, powiedzmy, że komisja stwierdziła jakieś uchybienia właśnie prawidłowości, tylko wyjaśnia. A moim zdaniem nie. Kontrola powinna się opierać na kilku podstawowych zasadach. Prawdy obiektywnej, pisemności, kontradyktoryjności i jeszcze chyba czwarte, nie pamiętam. My nie możemy kogoś stawiać przed faktem, że my stwierdziliśmy to. Musimy dać mu szansę wypowiedzenia się i dopiero uzgodnienia jakby treści protokołu. A nie my sobie stwierdzamy i proszę to podpisać, może pan sobie wyjaśnić w ciągu 7 dni. Nie, przepraszam bardzo. Nie. Myślę, że nie masz racji, Wojtek, nie masz racji. Przyjmujesz protokół. Bo jeśli... Absolutnie. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. To proszę. I tak właśnie to się odbywa, że my... Nie. Nawet jak się nie zgadzam, też mogę? Nie ma czegoś. Przepraszam bardzo. Nawet jeśli komisja stwierdza, mówmy jakieś takie uchybienie, które... No nie jest wygodne dla, albo z którym się nie zgadza kierownik kontrolującej jednostki, to nie jest równoważne z tym, że on tego nie podpisze, bo on podpisuje protokół z kontroli, no on był w tym czasie, on widział, natomiast on wyjaśnia, on stwierdza, ale przepraszam bardzo, on podpisuje podpis jednostki kontrolowanej, tu nie ma podpis kierownika jednostki przyjęcia protokołu, czy to jest jednostki kontrolowane. Ale w treści pouczenia, proszę Państwa. Nie. Dobrze, to kto z Państwa wytłumaczy zasady kontradyktoryjności? Proszę bardzo, Panie Andrzeju, co? Na czym polega zasada kontradyktoryjności? No ale nie przepytujmy się, bo to nie jest jest zapis. Panie Przewodniczący, mogę głos? Zarząd był postawiony, że nie mam racji. Pouczony kierownika jednostki kontrolowanej. Wojtku, nie każdy, przepraszam, jest dyrektorem firmy. Gdzie jest statut? Jest statut. To proszę o głos, mogę? Ale jest statut, musimy wyjaśnić. No to proszę. Dobra, proszę bardzo. Mogę? Zasada kontradyktoryjności, czyli równości stron, polega na tym, że na każdym etapie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej ma zapewniony czynny udział w kontroli. Najkrócej. Musi. No powinien. A w tym momencie mu nie dajemy czynnego udziału, ponieważ my tworzymy sobie tutaj jakąś treść i go zaskakujemy tą treścią. Nie może tak być, panie przewodniczący. Mogę, panie przewodniczący, słowo? Słuchajcie, pierwsza rzecz, panowie, czym proszę, innym jest protokół z dokonywanych czynności kontrolnych, a czym innym jest protokół z wnioskami po uwagach, które komisja wniosła. I tu dobrze, by panowie to jednak rozdzielali, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Wy powiedzmy myślicie o tym samym, a mówicie o dwóch różnych rzeczach. W tej chwili rozumiem, że zespół ma przygotowany protokół z dokonanych czynności kontrolnych, tak? Nie ma go. A więc musicie go stworzyć, oczywiście. W momencie, kiedy go stworzycie, otrzymuje dyrektor, który musi się ustosunkować do tego, jeżeli odczuwa potrzebę, bo sobie jakieś uwagi do tego. Więc to dobrze, gdybyście Państwo nie mieszali. Paragraf 79 statutu wyraźnie mówi, iż statut mówi, że w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika prowadzącego przedmiotu jest on zobowiązany, proszę Państwa, o złożeniu w ciągu terminu 3 dni od daty odmowy pisemne wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, których mowa składa się na ręce przewodniczącego sesji. Kierownik, on jak nie podpisze, to wtedy. I tak ustalmy, to co? Dobra. Proszę Państwa, jest jedna rzecz. I to taka interpretacja. Proponuję to, kiedy panowie dostarczycie, żeby zbiorcze zrobić. No nie, no jest pan członkiem komisji rady. Kiedy? Jutro. No to do tego Krysi, bo ja wtedy w środę chcę.
No. Proszę Państwa. Proszę Państwa, przyjęliśmy te protokoły z uwagami, wnioskami zespołu. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem protokołów kontrolnych biura, MOSIR-u, Ekomariny i lodowiska? Z tymi wnioskami, uwagami, które wyszły w dyskusji od zespołu z lodowiska. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę bardzo. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzyma. Dwie. Ja nie słyszałem wniosków, tak mogę je przyjąć. Nie słyszałem twoich głosów, więc jakie mogę przyjąć? Komisja zatwierdza protokół. Nie, nie, no nie ma sensu. Jeszcze raz. Który wniosek nie słyszałeś? Przecież on mówił o nich. No przecież on mówił o nich. Ty słyszałeś? Ma jeszcze inne wnioski. O nie, nie, trzy wnioski. Nie. On miał trzy wnioski i je... Na głosowanie było, ja się wstrzymałem. No. Reklamy, które mówimy kierownicy. Więc proszę Państwa, dwa wnioski za, dwa wstrzymający, jeden nie głosował, więc stwierdzam, że komisja przyjęła głosowanie protokołu i nadajemy dziecię i uchyli. Następny krok będzie, to jest już nie protokół jakiś zbiorczy, tylko pismo. Pismo zgodnie ze statutem komisja rewizyjna jest zobowiązana. Wnioski, uwagi, ale to te protokoły komisji zespołu będą załącznikami do pisma. Załącznikami będą. Dlatego podpiszcie to wszystko, żeby było. Teraz jest wszystko jasne. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, ale no przedłużyło nam się, mamy panie sekretarzu cierpliwości.